Dzień dobry, witamy wszystkich hodowców, super gołąb, gości w hodowli Grzegorza Nowickiego. Znajdujemy się tu już kolejny raz. Grzegorz Nowicki jest znany z bardzo dobrych znajomości, jeśli chodzi o rynek gołębi holenderskich. Jest także przedstawicielem hodowli Rajmunda Suchego, czołowego hodowcy Niemiec tutaj na Polskę. Spotkaliśmy się tutaj w związku z tym, że kolega Grzegorz będzie miał do wystawienia kilkanaście gołębi Rajmunda Suchego oraz dwa gołębie z hodowli bardzo znamienitej. Ma tu nawet chyba gołąbka, tak? Tak. Przed sobą. Anton Rüttenberg. Rüttenberga, tak. Jest to imbred prawnuk gołębia 781. Jest tu imbred brata z siostrą. Fajnej budowy samczyk z 2014 roku na derbowskiej obrączce. Końcówka 512. Gołąbek pstrej barwy. Będzie na aukcji. Pokażemy rodowód. Coś wam kolegom opowiem o tym gołąbku. Gołąbek się wywodzi, można tutaj zobaczyć, z linii 781. Jest to mocny imbred brata z siostrą. Co tutaj można zauważyć, ojciec tego gołąbka i matka byli lotnikami. No i ojca, tu są wyniki ojca, żeby nie mylić, że to są wyniki jakichś innych gołębi, to są wyniki ojca. No to też między innymi pierwszy konkurs na 11 444 gołąbki i no tu kilka razy, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Mamusia tego gołąbka też była pierwsza na 7376 gołębi i została przeniesiona do rozpłodu, także to jest mocny imbred. No babcią tego gołębia jest córka Super Mario, także kto tam jest zorientowany, to zna te gołębie. Przejdziemy też do, tu będą dwa gołąbki od Antona czyste. Przejdziemy też do sylwetki Rajmunda. No Rajmund wiadomo, Rajmund jest popularny w Niemczech, mocno leci. To jest to Polak, kilkadziesiąt lat już mieszka w Niemczech. Tu wiadomo, mamy tutaj wzmiankę, miał też fajne loty, tutaj można zauważyć, że gdzieś tu było, że wkładał na lot 41 gołębi, zdobywając 41 konkursów, w tym pozycje od 1 do 10 w oddziale, nie? No także no 100% wydolności z lotu. Rzadko się zdarza. Rzadko się zdarza. No mamy tutaj też kilkoro półbraci gołębia, który w 14 roku wygrał Belgia Master. Jest to gołąb o nazwie Lapis, jest wyhodowany przez Rajmunda, był w 14 roku najlepszym lotnikiem Belgia Master. No gołąbek został sprzedany chyba bodajże do Anglii czy gdzieś tam. Jest tutaj chyba dwoje czy troje półbraci Lapisa, także po rodowodach wtedy będzie można sobie wywnioskować i jest w opisie, że brat Lapis. Wyniki najnowsze, najświeższe wyniki z 2018 roku Rajmunda. No mamy, wszystko wygrał w oddziale, w okręgu, w regionie, wszystko powygrywane. Ma najlepsze lotniki, najlepsze roczne, najlepszą samiczkę, najlepsze samce. 8 razy pierwszy konkurs, wydolność lotowa 60% w 2018 roku. No jakbyśmy tu patrzyli poprzednie lata, 2015, no to też wszystko powygrywane, wydolność lotowa 66%. W 2013 62% wydolność lotowa. W 2010 55% wydolność lotowa, 9 razy pierwszy konkurs. No gołąbki Rajmunda są tu bardzo dobre. Rajmund naprawdę na wysokim poziomie lotuje. Czego to można też powiedzieć, że on lotuje nie rok, dwa, tylko jest od dużo lat. To jest super hodowla, no przez tyle lat. I w Polsce są gołąbki już też od paru lat przywożone. Ja te gołąbie osobiście wożę, tu koledzy moi przeznaczają je do lotów. Są i oryginalne gołębie, które bardzo dobrze latają, są i wnuki, które dobrze lecą. No co roku któryś jakiś oryginalny gołąbek od Rajmunda gdzieś w okręgu, w oddziale wysokie pozycje zajmuje. Na początku wspominałem, że ty jesteś właśnie przedstawicielem. Tak. Tutaj można zobaczyć, że będą też wystawione o gołąbek po synu tego 130. 130 to jest najlepszy lotnik Rajmunda, no widać, też miał wyśmienite konkursy. Tu miał pierwszy, drugi, trzeci, dziewiąty, jedenasty. To jest wszystko na oddział, no praktycznie wydolność lotowa 100%, bo praktycznie zawsze był w czołówce. Mamy zdjęcie tego 130, pokażemy wam. O dobra, muszę coś. No mamy tutaj zdjęcie 130, 130 jest w tej chwili w rozpłodzie. Nadmienię tylko kolegom, że no wiadomo, miał 13, drugi najlepszy
to jest drugi lotnik oddziału RV, ponieważ 14, 13 był pierwszy, drugi, trzeci, dziewiąty, jedenasty. Chciałbym nadmienić bardzo szybki gołąb. Tu jest dużo fajnych gołębi, zresztą będziecie chłopaki na rodowodach, oglądniecie sobie, bo tu jest trochę gołębi po gołębiach lotowych. Będzie to z rodowodów można wywnioskować, które są po lotowych gołębiach, bo są przy rodzicach ilość konkursów z danego roku. Są kilka gołąbków jest po rozpłodzie starsze i kilka gołębków po rozpłodzie z ostatniego lęgu. Chciałbym nadmienić, że prawdopodobnie jest to ostatnia szansa do nabycia tych gołębi po oryginalnych gołębiach Rajmunda, gdyż prawdopodobnie cały rozpód został sprzedany w tym roku w Niemczech. Na jesień zostanie zabrany. Jest jeszcze jeden lęk młodych chowany dla mnie, tutaj dla kolegów z Polski. I później ostatni lęk Rajmund sobie będzie po prostu kojarzył między sobą gołębie, tak jak chce sobie zostawić młode, no i cały rozpód został sprzedany, także nie będzie już możliwości nabyć. Czyli to jest ostatnia okazja w sumie, żeby nabyć takie wartościowe gołębie za nieduże pieniądze, prawda? Jeszcze będą jeszcze tylko młode. Tak, jeden rzut młodych, no i ewentualnie po lotach, po wdowcach partia. Kilka gołąbków postaram się wdowcom pokazać. One tutaj. One sobie tutaj siedzą, gołąbki są zdrowe, są, były szczepione. Gołąbki są w dobrej kondycji zdrowotnej. Także nic im tutaj mówię, no polecam do hodowli, można brać. Robiliśmy zdjęcia wykonane naturalnie, bez żadnej obróbki, żeby wszyscy widzieli, jak one tak, naturalnie tak, wyglądają. Tak, nie są jakieś tam. Jest także gołąbki w dobrej kondycji zdrowotnej. Tutaj gołąbki siedzą sobie spokojnie w tym gołębniku, nikt im tu nie przeszkadza, one po prostu czekają nas na nowy dom. Ja sobie nie zostawiam żadnych gołębi, od 6 lat ani jednego gołębia nie zostawiłem sobie, także i z tych też sobie żadnego nie zostawię, nie? Także zachęcam do aukcji. Można dzwonić, więcej pytań, bo tak ciężko opowiedzieć. Dany numer telefonu, także w sprawie odnośnie tych gołębi, rodowodów, można bezpośrednio tutaj z Grzegorzem się kontaktować. On udzieli wszelkich informacji odnośnie samej hodowli Rajmunda Suchego, jak także też tych gołębi, które będą wystawiane. Wyniki dołączymy do aukcji każdej, bo mam tu fajne takie materiały zbiorcze, które tam, wiadomo, nie są to moje gołębie, to też hodowca, który je hoduje, lepiej więcej dużo o nich powie niż ja, nie? No też można rozmawiać, zadzwonić. Jest numer telefonu na rodowodach, można dzwonić do Rajmunda. Rajmund jest Polakiem, także on też lubi, żyje dla gołębi. Jego życie całe w koku gołębi się kręci, także też z miłą chęcią odpowiedzi udzieli jakichkolwiek, jak ktoś jest zainteresowany, nie? No. Także co, zapraszamy na aukcję na stronie supergołąb.pl, która już w niedługim czasie ukaże się właśnie tutaj na naszym portalu, gdzie będzie można nabyć, tak jak Grzegorz wspominał, w sumie już ostatnie gołębie z tej hodowli, tak? Znaczy ostatnie może nie tyle młode, ale młodych już nie będą dostępne, także... Z gołębi rozpłodowych, bo z gołębi rozpłodowych, tak. Tak, bo rozpłód został sprzedany, zostaną w tym roku po prostu zabrane na jesień i już... Zostaną tylko do rozpłodzie u Rajmunda młode gołębie po jego gołębiach rozpłodowych, nie? Idziemy, mam tutaj swojego gołąbka ulubionego. On kiedyś reprezentował stoisko kolegi Sławka w Sosnowcu. Jest to mój taki znany, właciaty, dwukolorowy samczyk. Jest to oryginalny samiec Trio Gables. Trio Gables jest to wyśmienita hodowla, znaczy już zlikwidowana, świętej pamięci, cała rodzina zmarła hodowców z Rejzel. Tam gdzie Deklak mieszkał, ja to sobie pierwsza hodowla, którą poznałem w Holandii. Nauczyłem się języka tego gołębia, kupiłem jako pamiątkę po świętej pamięci w imię Gajbelsie. Jest to przepięknej maści gołąb, przecięty na pół. Nie dość, że jest ładna barwa, gołąb też nie z byle jakiej rodziny. Jest to syn złotej pary rozpłodowej z Brabantu z 2003 roku. Jego bracia wylatały najwięcej konkursów w danym sezonie, no i jego rodzice byli okrzyknięty złotą parą rozpłodową w Brabantu w 2003 roku. Jak widzimy, gołąbek już nie ma obrączki, w tym roku mu ścięłem tą obrączkę. Gołąbek jest z 2004 roku, można go zobaczyć u mnie na stronie. Jest tu taka nowinka, ma młodego, jak tu widać, to jest gołąbniczek taki częściowy, gołąbek ma tu u mnie zapewnioną emeryturę. Jest tu młody gołąbek, jego dziecko, jak tu widać, broni gniazda.
będzie pstry gołąbek, zobaczymy jakie będzie barwy. Też będzie wystawiony na aukcję. Może być, że to jest ostatnie dziecko tego gołąbka. On bardzo broni tu swojego gniazda. Jest waleczny, widać kondycji jest świetnej, a gołąb jest, no mówię, 2004 rok. Pokażę mamusię. Mamusia też jeszcze jest z tej samej hodowli, z ostatnich gołębi. W 2010 roku ta hodowla została zlikwidowana. Samiczka jest 2010 rok, NL, też Trio Geibers, oryginalna. Jest, wywodzi się z tej samej linii, co on, od strony ojca jest prawnuczką tej samej pary, co on. Także to jest mama i tata. Mhm. Także jak młody szczęśliwie dorośnie, będzie wystawiony na aukcję, będzie można sobie go zlicytować. Tutaj możemy w całej okazałości zobaczyć gołębniki Grzegorza. Tak jak wspominałem wcześniej, co prawda on już nie lotuje, no ale gołębniki robią wrażenie. Są gołębniki zbudowane na wzór holenderski, prawda? Także się tym dużo przebywałeś w Holandii. Tak, ja 14 lat pracowałem w Holandii. Wśród Holendrów się tam uczyłem języka przy hodowcach, szczególnie w miejscowości Rijsel. Także jest to gołębnik, kopia trochę braci Trio Geibels. No wiadomo, to po tych moich wizytach różnych tak sobie wydukowałem. Tam dwa wloty też widzimy. Tak, tak, tak. Tam się bawię, mam swoje białe takie gołąbki. Nie planuję nimi jakąś tam mocno lecieć, ale one tam pierwszy lot zrobiły. Fajnie, nawet jestem zadowolony. Dwóch brakuje z 12. Mam trochę dzieci do lotu. Na młode trochę planuję polatać. Nie wiem jeszcze, jak mi to czasowo wyjdzie. Mam ustawione z 13 hodowlami, z którymi współpracuję. Po 3 młode z każdej hodowli mają mi tu dostarczyć holendrzy i one będą brały udział w rywalizacji oddziałowej w oddziale Świebodzin. 10 już mam w tej chwili oblatanych młodych. To są gołębie od Keisa Waltersa, Theo Hooksa i Raimunda Suchego. Zobaczymy, jak to się ułoży. No i 21 białych po tych moich białaskach tam są. No zobaczymy. Białe tak do końca tam. To ciężko zrezygnować z tej pasji. Nie, nie, to... no ciężko, ciężko. Choroba nieuleczalna. Nieuleczalna, tak jak widać, nie? Cały czas takie wloty, takie wojlery. Człowiek cały czas coś tu dobudowuje, nie? Można zobaczyć tam łódki. Podejdziemy, właśnie łódki zobaczymy. Są zaciemnione. Ogólnie mam zaciemnione młode, tak z Raimundem. Raimund jest fachowcem od młodych gołębi. Zobaczymy, czy mi pomoże. Ja już nie latałem. Ale to masz młode zimowe? Nie, takie normalne. Nie, 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 nie. To są tego, ale mówi, żeby dobrze od samego początku zaciemniać. Bo mówię, to której zaciemniasz? Od 9 rano są do 18 wieczorem. Są rozjaśnione. A później zaciemniasz? Później są zaciemnione. Pokażemy, jak to w środku tak wygląda. Nie jest to jakiś tam pewien zmrok. No, tak, mam przedsionki, tutaj hodowcy przecież wiedzą, znają te gołębniki. Pokażemy. O, sporo białych widzimy młodych. Tak, sporo białych jest. Tu normalnie teraz, bo to słabe, to jeszcze wlocik jest zaciemniony, tak o. A normalnie tak siedzą młode gołąbki. O, te białe będą przeznaczone na loty gołębi młodych. Zobaczymy, co z tego będzie. No, rodzice tu się śmieją, hodowcy, że białe to weselne. Dają rady. Wracają z lotów. Wracają z lotów. No nawet na 12-4 by były w konkursie, no to co to tam, nie ma co tam. A na młode już będziemy lecieć. No tutaj można zauważyć, to tu są, tak jak mówiłem, jeszcze dowiozę, teraz jadę za tydzień, dowiozę resztę młodych od wszystkich hodowców. No to o, tu już mamy oryginalny Raimund Suchy i to jest gołąbek przeznaczony do lotów tutaj w Świebodzinie. Mhm. No zobaczymy, na razie nie zgubiłem żadnego, ładnie trenują koło domu. Także gołębniki ładne, tu gołębie widać zdrowe, nic ich tutaj nie. No tu system ten holenderski, jak tak, 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 wentylacja. System holenderski, jest. Wentylacja, wszystko mam. Ja mam wszystko pod styl holenderski zrobione, także gołębniki są moje, to jest mój projekt, to ja nie, żadna firma mi nie budowała. Samodzielnie. Wszystko samo z kolegą moim tutaj z oddziału było robione, nie? Także damy spokój, niech sobie śpią. Życzymy powodzenia na młode. No, jeszcze pokażę tam kilka tych starych. O.
tamten siedzi. Ostatnio jak byliśmy, to tych wlotów tu nie było, prawda? Nie, nie. Teraz. Wloty są założone teraz. Fajne mi te wloty pasują. Fajne. Tu zrobiłem białym głębniczek, bo były na siatkach, zakryłem pleksą, żeby nie traciły formy szybko. Jak już się bawimy, to trzeba chociaż trochę im stworzyć warunki do lotowania. Wiadomo, że gołębie nie latały dużo, ale fajnie są, tutaj się czują w tym gołębniku. Gołąbki lecą na gumki na tą chwilę, nie stawiam zegara, bo ty lecisz na wynik tylko. Nie lecę na wynik, to jest moje hobby, ja tak mówię, nie mam czasu. Ten gołąbek, o tu wam pokażę, teraz gotów. Tutaj siadał u sąsiada, pierwszy to były razem, no to tam rywalizacyjnego czasu nie zrobił, przyleciał 7 minut później niż pierwszy gołąb w oddziale, ale dobry by był konkurs, 4 by były w konkursie z tego co tutaj liczyłem, 2 brakuje, gołąbek fajny, to jest jeszcze z 16 roku, pierwszy raz w kabinie był, na locie. Ty wcześniej wywoziłeś czy nie od razu? Wywoziłem je trochę samemu, młode trochę lotowałem i 2-roczniaki lotowane były tam 2-3 loty. Ale te nigdy nie były na locie i miałem 2, bo jedną mi samiczkę jaszczą zjadł z tego 16 i obydwa siadły w pierwszej czwórce, bo tu jest drugi, ten z 16 roku, nie? Ale mówię, to jest moja pasja, taka tego gołąbki białe. Gniazdóweczką bez... Tak, nie, nic tu żadnego systemu. Nie. Co zginie, to zginie. Nie przeżywam, zostaną 3 to 3, 5 to 5, także... Młoda kadra już jest, tak? No zobaczymy, ta młodzież rośnie, to są ich dzieci, także... Zobaczymy jak to będzie. To co, życzymy sukcesów. Jak najmniejszych strat. No tak, tak wszyscy. Dobry lot. Dobry lot.